Witam serdecznie hodowców gołębi pocztowych. Teraz chciałbym przedstawić szpaka młodego gołąbka o numerze obrączki 4668. O, pokażemy. 4668. Prześliczny samczyk, to jest super, super będzie w rozchłodzie gołąb po szpaku samcu i niebieskiej samicy. No tutaj może przesudny samczyk to będzie. Powiemy, że jest dziubnięty. Lekko dziubnięty, no, nic mu nie jest. Złapany, także lekko dziubnięty jest. Ojciec go. Ojciec go dziubnął. Ojciec syna podziubał, także. No ile to trwało? Dwie minuty, nie? Dwie minuty siedziały w klatce i już został dziubnięty, także. No, myślę, że dla mnie to jest typowo będzie maszyna. Tak, typowo, no będzie samiec chyba raczej. Tak. Samczyk, typowo maszyna, będzie gołąbek. Prześliczny. Prześliczny gołąbek. Co tu mogę dodać? Jak to Grzegorz mówi, prześliczny, nic dodać, nic ująć. Dokładnie. Także tak, jest do nabycia. Zapraszamy, jak ktoś będzie chciał, to nie ma, może zadzwonić. Nie ma żadnego problemu. Powiedz Grzegorz numer telefonu, bo tam się pytają. Zawsze mówisz, ale. 789-495-670. Ktoś będzie chętny, zapraszam. Nie ma żadnego problemu. Piękny, piękny samiec jest, no i dobrze połączony jest, nie? Teraz pokażemy rutę. Tatę pokażemy, mamę i pokażemy i rodowody za chwilę też pokażemy. Jest to szpak samiec, już się pierzy strasznie, już jest daleko w pierzu, jak to teraz gołębie. Szpak samczek. O, przybliżymy go. O, oczko. Tak. Przesudny samiec o numerze obrączki 7738. Nic dodać, nic ująć. No to one teraz widzą w pierze strasznie. No to już jest praktycznie pierze, nie październik. Typowo. Piękny samczyk. Piękny samczyk. Kolega może pokaże rodowód lepiej. No tutaj mamy rodowód tego gołąbka. O numerze 7738. Jest to wnuk 1360. Wnuk jest tej starej szpaki 1267. Zarazem jest to wnuk generała. Generał był połączony tutaj z córką, czyli ojciec tego szpaka jest imbredem na generała. A tutaj z dołu mamy wnuk 1360, także córka 1360. Myślę, że to super połączenie jest tego gołąbka. No tutaj ktoś zgłaszał, tak, że jest po tym gołębiu coś. No, zgłaszają mi to hodowcy mi tu wydzwaniali, to właśnie w tym tygodniu dostałem parę telefonów i tydzień temu też dostałem świetny telefon, że naprawdę gołębie rewelacyjnie się spicywały na lotach młodych. Aż byłem naprawdę zaskoczony, miałem takie aż bardzo miłe podziękowania, aż się sam wzruszyłem, że no jednak te Tadeusza pałki gołębie jednak się spisują. Jak oni to łączyli, nie wiesz? No nie wiadomo, bo tam no ze swoimi gołębiami podejrzewam, ze swoimi najlepszymi gołębiami połączyli i tu miałem... Bo nawet miał na Messengerze mi screeny wysyłał co chwilę, kuźwa, to nie wiem, czasem to mi co screeny wysyłał, bo mu hodowcy pisali, że bardzo dziękują i to i... Byłem zaszokowany, że no naprawdę gołębie lecą, jak dobrze połączą. No gołębie są typowo maszyny, no, sprintery lecą niesamowicie. No i gołębie są w oddziele i w rejonie bardzo wysoko, bo hodowcy dzwonili, że w oddziele bardzo wysoko drugi lotnik. Tak, drugi lotnik był po gołębiach tutaj. Po gołębiach Tadeusza. Od Grzesia tu w sumie, no po tych gołębiach od Tadeusza. Byłem naprawdę zaszokowany, byłem wzruszony, nie będę mówił nazwiska, bo hodowcy pewnie sobie nie życzą. Ale może w następnych filmikach powiem, jeśli się zgodzą, no to ich ujawnię, którzy to byli, także... Wszystko w swoim czasie. Teraz pokażę mamę. Mama, nie? Mamy tego szpaka młodego. Ona ma numer 89-32. No, go samica bardzo zadbana. Wnuczka 228 z tego słynnego lotnika. Ona za chwilę pójdzie strasznie w pierze, bo praktycznie będą te rozdzielane, bo nie miałem czasu, kiedy je porozdzielę, bo w tobie jestem zabiegany w pieczarkach. Także teraz w tym tygodniu będę to robił, będę rozdzielał samice od samców. Ten tydzień będę miał trochę luźniejszy, bo teraz cały miesiąc praktycznie no to siedziałem w pieczarkach. Teraz będę miał tydzień czasu wolnego, poświęcę też gołębiom. Wiesz, słuchaj, w jednym roku, to było w 19, nie wiem czy to było w 19, czy to było, ale w 19, no. To właśnie po niej dobrze leciały.
U ciebie. ptaki. U No, ciebie. po niej, bo ja miałem U właśnie po ciebie. niej, tak? Miałem dzieci i wnuki, nie? U ciebie bardzo ładnie się Ale dało, wiesz nie? dlaczego? Też? No. Ona miała samca od Rafała Posonia No. z tego kasarta, nie? Kasarta. Yy, Tego no, pstrego. te, Tego ten pstrego. pstryń, pstry, nie? To No. był podwójny, no jest podwójny wnuk Wnuk. Angelo, nie? No. I teraz po nim są trzy po WG, trzy były dane na WG Kosakowo i wszystkie trzy są u Macieja Wudzika po lotach. Jeden był z finału 31, nie? Tutaj. No to bardzo dobrze, W nie? No drużynie, to nie? myślę, że no to No bo rewelacja, nie? Tak. mamy tą tutaj drugą drużynę, nie? Także. Także rewelacja, no nic dodać, nic dodać. I Tadeusza Pałuch i Gołębia, jak się dobrze pokrzyżują, no to Ona sumie ratuje. zapasowała właśnie z tym samcem, tylko że muszę powiedzieć, że z tym tego samca, nie? Czy się połączy z Pałkową, czy się połączyło z córką Złotej Pary, nie? No wszystko leci, nie? Czy tam miał jeszcze jedną Pałkową, miał z Nie, no Wimpiczyka. wiadomo, no jak jest dobre, Też dobre samiec coś, jest dobry, nie? jak coś jest dobre, No, dobrym, to, coś się no, łączy, no to to, leci, że nie? wiesz, że samica będzie coś znaczyła, a samiec będzie mierny, to nic z tego też nie No będzie, oczywiście, tak? no wszystko musi dopasować, nie? Nie, No, nie szuka po jest, że dwóch miernotach nie będzie, nie wiem, albo no, jeden będzie mierny, cudaka, albo nie? drugi będzie dobry, no to tak, tego nic nie będzie i tak, to wszystko trzeba Tak. dopasować. To tak nie jest, że połączyć gołębie razem ze sobą To i by to było za poleci. łatwe, nie? I za No. proste, no hodowcy kupują masę gołębi i Tutaj mogę za powiedzieć co. paręnaście tysięcy gołębi i co i Tutaj praktycznie tak mogę powiedzieć. niektórzy mogą je do lasu Tyle tych wnieść. gołębi, co człowiek kupił. I tak mogę tak powiedzieć, że po trzech parach, nie? Po trzech to są pewne, nie? Że można dawać swoje gołębiki. Po dwóch tak na pół, na reszta. Niektóre Miernota. pary się nie sprawdziły, nie? No oczywiście, no wszystko nie poleci, nie? No No ale wszystko nie można by poleci. znowu zamieniać, ale my już niepewnych ptaków nie kładziemy. Nie No to... będziemy sprawdzać. Układamy tylko te, co mają wygrywać i. Bo Koniec. jednak to są jakieś pieniądze, nie? Oczywiście, że tak, nie? Niech tam, to lepiej dać komuś, niech to sprawdzi sobie. Tak. Dać mu nawet za darmo i. Niech sobie sprawdzi, nie? Pokażę tutaj rodowód tego gołąbka. 8932. Tutaj to jest wnuczka 228, jak mówiłem. Wybitny lotnik i rozpłodowiec. I zarazem jest wnuczką 5101. Też super lotnik. Tutaj jest też babcią tego gołąbka, jest gołąb od Antona. Jest to wnuczka Blixema. No to chyba tych gołębi nie trzeba przedstawiać. Z Gabiego van den Abele, także. No także myślę, że te ptaki dobrze tu połączył. Po prostu coś z tego powinno być, nie? I co to byśmy jeszcze chcieli powiedzieć? No, o subowanie byśmy prosili, żeby dojść do tego 1000 subskrypcji. No w grudniu chcemy jakieś gołębie wylosować. A tu praktycznie się nic nie dzieje, no. No tam hodowcy, jest oglądalność jakaś jest, ale to tam. No. Dokładnie tak. Nie? No i także jakieś losowanie w grudniu na świętach coś tam zrobili. A może ci hodowcy, jakby ten filmik teraz zobaczyli, ci co wygrali, nie? Właśnie gdzieś, bo mają wysłane, nie? Wszyscy. Mają, wszyscy powysyłane te wszyscy gołębie mieli, mają, nie? Nie? To czy gołębie były wysłane, Jeden sobie, tak? kolega dobrał sobie samca, nie? Oczywiście, że tak, nie? No, ale wszystkie były wysłane, nie? I papiery wszystkie. też były, nie? Papiery wszystkie były, tak. No, to tam jeszcze do tego jednego pana musimy wysłać papier, nie? Co wziął przy okazji, nie? Dokładnie tak. No, Dokładnie wiesz, co tak. musimy wysłać po prostu, ale przez to, że nie było teraz czasu, tak 2 tygodnie nie mieliśmy czasu, bo i tu człowiek zabiegany w pracy i. No tak jak każdy, no tak tak jak każdy. każdy, No, nikt i nie siedzi, no każdy pracuje no, od rana do także, wieczora, ale także. rodowód tam trzeba dosłać i tam jeszcze tam trzeba to wszystko porobić, bo tam niektórzy ludzie też nie mają. Nie mają w ogóle rodowodów, to wszystko się No, porobi, ci wszystko co lotowali dostaną, to mają, nie? cierpliwości wszyscy dostaną, także. No, to trzeba wszystko będzie powysyłać, nie? Żeby nie było, że nie dostaną, wszyscy nie, dostaną. No bo. Ja w zeszycie wszystko mam popisane, to po co, jak wszyscy mają dostać papiery, także wszystko dostaną. Bardzo serdecznie dziękuję tym hodowcom, którzy do mnie dzwonili. Naprawdę bardzo miło mi to jest słyszeć takie wiadomości, że gołębie lecą. I dużo nie wzięli, nie? Bo ten jeden nie wziął dużo. No nie? dużo nie wziął, bo wzięli 2-3 gołębie, no i jeśli ktoś ma u siebie naprawdę dobry materiał, pokrzyżuje, no i gołębie lecą. Nie musi ktoś brać tam 10-20 gołębi. Może to wziąć 2-3 gołąbki, co sprawdzić i akurat nie, no, ja nikogo nie będę mówił, że I ma 10-10. Później gołębi. To się robi tak przykładowo, że no. Po tych najlepszych parach trzeba wypuszczać, nie? To, co się sprawdza. Tak, to, nie? co się sprawdza. No. Nie? I podkładać najlepiej, żeby to sprawdzić, to trzeba mieć ze 6-5 do lotu, czy tam 4 chociaż, nie? Także, no, tak to jest, nie? Dobrze, to wszystko wiemy. Hodowcy, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, miłego wieczoru życzę.
No, gołąbek jest do nabycia, aby tam ktoś chciał, to jeszcze są jakieś późnienie? późno młodych, ja tam chyba 20 młodych, tak mniej Jeszcze więcej. tam Grzegorz ma tu bez obrączek jakieś gołębie, bo Nie tam mam, bo wypuszczony, nie bo ma obrączek nie obrączka. miałem, także jak będą hodowcy tam chcieli dać Szkoda mu obrączek. było zakupić no, obrączki. No nie, że szkoda, no Ja ale wiem, żartuję człowiek nie akurat. ma czasu, że siedzi na netach, no to człowiek jest zabiegany i od czasu do czasu sprawdzi, co tam na necie się dzieje, a tak poza tym, no praca mnie goni, No. no trzeba pilnować Teraz mówię, przesiłania. Grzegorz miał takie 2 tygodnie, że do 4 w nocy i o 4 wstawał i o 4 w nocy kończył, także to. To tak nie jest, że ktoś tam mówi, że ja w nocy nie pracuję. No w nocy trzeba też iść Tak. wstawać o 4 rano, No jak masz ciotka, grzyby, to musisz, nie? To to jest trzeba twój tam. biznes, nie? Oczywiście, że tak, nie jest, że się grzyby potwierają albo coś, No. że będą wroty, a teraz tym bardziej, że robi się z Zresztą ile. pieczarką niewesoło, także no trzeba wszystko No ale pilnować. czasami też, nie? Tak jest w Sam mówiłeś, rolnictwie, że tylko z w pieczarką bieg. się robi niewesoło, także No. tak jak z rolnikami, ze świniami, to tak z pieczarką się dzieje też to samo, także nie tylko rolnicy, co mają świnie, czy tam co innego, nie też to może być kryzys taki, że Tak. jest jak jest, to jest tylko biznes, nie? Raczej kryzys to będzie ogólnie, nie? Także jest Nie jak będę jest się i wypowiadał może politycznie, no bo nie no, chciałbym tu, polityce nie, no macie ale. tego AgroUnii bardzo serdecznie pozdrawiam, Tak. jak on tam ma Kołodziejczak. Kołodziejczak, bardzo serdecznie go potem pozdrawiam, ładnie to Robi winie, dobrą robotę. bardzo dobrą robi Poświęca Kołodziejczak, się naprawdę, nie? poświęca się dla rolników, obserwuję go non-stop, praktycznie pozdrawiam cię serdecznie człowieku, jesteś naprawdę wzorem naśladowania człowiek. Widać, że walczy, że to walczy dla ludzi, Dla nie dla ludzi, siebie. nie dla Bo siebie, bo politycy to walczą dla tylko siebie, dla siebie, dla a nie dla pieniędzy. ludzi. A tutaj widzimy właśnie po nim, że on walczy dla ludzi. Dla ludzi. No. Wszędzie wjeżdża, wszędzie pomaga, obserwuję tego człowieka naprawdę. Oczywiście. Taki człowiek to jest naprawdę A wzór do naśladowania. gdzie są politycy w tym Nie ma ich. momencie? Polityków w ogóle nie ma, nie? No. Dobra, kończymy, bo Kończymy z tą polityką, bo ja już za chwilę bym mu za mnie dużo już powiedział. ciśnienie mnie już Za dużo podnosi, bym jak ja powiedział za słyszę chwilę, a polityka, po to co, mnie nie? ciśnienie podnosi, także pozdrawiam wszystkiego. Pozdrawiamy, miłej Miłego wieczoru. soboty, miłego Miłego wieczoru. wieczoru. Pozdrawiam. Jakieś piwko można dzisiaj wypić od owcy. No, Także sobie czas najwyższy wypić, odpocząć, także odpocząć sobie. Miłej niedzieli. pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy, zapraszamy do subowania kanału. Tak, dokładnie. Pozdrawiamy. Cześć.